Cześć, tu Bartek z Roadracing.pl. Dziś przedstawię wam ofertę szosową marki Merida. Tu na ekranie widzicie w tej chwili najnowszą Merida Kulturę Team model na 2022 rok, rower, który jeszcze zanim zagościł w sklepach, wygrał już etapy Tour de France podczas testów w Bahrain Victorious. I cóż, przechodzimy do nagrania. Ja nagrywam to tak naprawdę dwie godziny przed wyjazdem na imprezę Road Racing. Tam również nagramy materiał, i podczas tej imprezy. No, ja tak jest tak na tych imprezach, że ja tam mam krótkie takie przemówienie. Będą też specjalne nagrody dla Was, dla widzów kanału Road Racing od firmy Specialized i od Via Dolny Śląsk. Także ten film będzie. Z imprezy opublikowany w poniedziałek o 16.30. Natomiast teraz zapraszam do filmu o Marce Merida. Pamiętajcie o subskrypcji. Będziecie mogli dzięki temu zobaczyć, kiedy kolejny materiał będzie dostępny już na YouTubie. Polubienie i te wszystkie historie, które znacie, to naprawdę pomaga. Dziękuję też z góry wszystkim tym, którzy zasubskrybowali ten kanał. I przechodzimy do tematu niezwykle interesującego, bo jest to jedna. Z najciekawszych marek na rynku do tematu marki Merida. Yy, ok, yy, to zacznijmy od yy, takiego krótkiego materiału, który yy, zaprezentowała Merida na, swojej, na swoim profilu dotyczącego Meridy z kultury. W Polsce dystrybucją marki Merida zajmuje się Bike Atelier. Jest to firma, która skupia ma własną sieć dealerską, tam ponad 20 salonów w całej Polsce, w których możecie kupić rowery Merida. Rowery Merida są dostępne również w innych salonach niezrzeszonych w tej sieci. No ale wiadomo, jak to zawsze jest, w takim salonie dostaniecie pełny wybór tych rowerów, będzie on możliwie bogaty. No, i tak to ogólnie działa. To nie jest tylko zwyczaj Merida, tak działa Giant, tak działa Specialized w Polsce, tak działa Trek, tak działa wiele innych firm. Marka Merida produkuje rowery od lat. Jest też, no pochodzi z Tajwanu, to nie jest jakaś wielka tajemnica. Powszechnie znanym faktem jest również to, że Merida posiada 49% akcji Specjalizeda Może nie wszyscy z Was to wiedzą, to podrzucam taką informację. Na Tajwanie produkowane są w tej chwili najwyższej jakości ramy karbonowe. Oczywiście Europa już jakiś czas temu się obudziła i zaczynamy i u nas walczyć o tą wysoką jakość. Te dwie tajwańskie potężne firmy, czyli Merida i Giant, no, słyną z jakości swoich ram karbonowych, produkują też ramy dla innych producentów i. Po prostu kupując Meridę, kupujesz jakość. Taka jest prawda, ja mam y, kolegę, z którym jeżdżę, y, który ma rower karbonowy Meridy sprzed 2010 roku i dalej ten rower jeździ, ten rower dalej nadaje się do jazdy, to jest naprawdę marka produkująca niezwykle wysokiej jakości y, rowery. Z tym, że muszę powiedzieć też uczciwie, że jeśli chodzi o ofertę szosową, to dopiero ostatni reaktor i ostatnia skultura tak naprawdę mi się spodobały. I tutaj ciekawa historyka jeszcze z tego filmu. Mark Padun, którego tu widzicie, był rywalem kolegi mojego, Jędrzeja Borowskiego, prowadzącego jeden z salonów Bike Atelier w Jeleniej Górze. Na wyścigu tutaj w Polsce. Wrzucę wam tu krótkie zdjęcie z wynikiem z tego wyścigu. No czyli kiedyś jeden i drugi mieli całkiem nieźle pod nogą. Yy... Taka sympatyczna historia, postanowiłem, że też o tym wspomnę. Ja rower na testy dostałem właśnie od salonu Bike Atelier w Jeleniej Górze, od Jędrzeja i od Marleny. Testowałem Merida Reacto. Te testy widzieliście tutaj na kanale. Możecie się z nimi zapoznać, możecie do nich wrócić, bo naprawdę warto. I jest to na pewno wartościowa sprawa dla mnie. Ja się bardzo cieszę, jak mogę, jak mam możliwość pojeżdżenia na jakimś rowerze. Dzięki temu mogę Wam coś więcej o tym powiedzieć. Tutaj jest jeszcze takie krótkie wideo z tej wizyty w Bajkatelier w Jeleniej Górze, gdzie z Marleną i z Jędrzejem miałem okazję się spotkać no i wziąć ten rower na testy fizycznie to jest też cała oferta tego sklepu co tam jeszcze jest, Bajkatelier jest ma w ofercie wiele, wiele marek nie tylko oczywiście Meride, jest tam dużo więcej rzeczy w takich sklepach, ok czyli tyle, tu jeszcze krótki fragmencik z samym Jędrzejem lata lecą ale noga dalej konkretna także to właśnie właściciel Bajkatelier Jelenia Góra i z Markiem Padunem ścigali się na wyścigu jak równy z równym Dobrze, przechodzimy do samych rowerów. Mamy tutaj nową skulturę. Zacznijmy od skultury, bo to jest taki w mojej ocenie mega udany model Meridy o wielkim potencjale. Jak wiecie, ja też. No dobra, przejdźmy do tego roweru. Może nic więcej tutaj nie będę zdradzał. Przejdźmy do tego modelu, to co chciałem Wam pokazać to jest ym, zintegrowany kokpit tego, tego roweru, ym, bardzo smukły, bardzo fajnie zrobiony, pasujący do takiego allroundera, nie jest on tak może mega masywny jak ym, kokpity Vision. Ale wygląda to wszystko super, i to chciałem wam pokazać. To jest ym, takie fajne podejście do tematu ym, podniesienia jeszcze bezpieczeństwa w przypadku rur karbonowych. Problemy z rurami karbonowymi mogą się zdarzyć w każdym rowerze. To nie jest tam cecha jednego roweru, który dzisiaj miał jakiś recall, tak jak to było w przypadku Specjalizada. To się zdarzało również w innych rowerach. Yy, inne rowery miały akcje serwisowe związane z widelcami, choćby BMC. A wiele też jest takich firm, że dzieje się coś, a akcji serwisowych nie ma, i to jest wtedy prawdziwy. Problem. Także ten Force Diffuser to jest ten metalowy element, który nałożony jest na rur, karbonową rurę sterową w tym miejscu. Rozprasza on naprężenia działające na tą rurę yy, i zabezpiecza też kolarza przed jakimiś yy, niepożądanymi sytuacjami. Także jest to bardzo fajna sprawa. I przejdźmy do omówienia tej właśnie Meridy z kultury Team cena tej Meridy to 46 999 zł czyli jest to rower, no jak na rower premium, trochę kosztuje ale jak porównacie to z innymi rowerami tej klasy no to jest to naprawdę jedna z najkorzystniejszych ofert na rynku, to bez dwóch zdań okej, okay, co my tutaj mamy, no mamy ramę karbonową oczywiście to wszystko jest najwyższy rodzaj karbonu jaki Merida stosuje ta rama waży poniżej 850 gramów. Ja też widziałem ostatnio jakąś informację, bo gdzieś oglądałem materiały o tym rowerze, on mnie niezwykle interesował z pewnej przyczyny i interesuje nadal. I ta rama na początku była podawana i waga 832 gramy, a później gdzieś ona delikatnie poszła do góry. Yy, na pewno jest to rama z karbonu CF5 861 gram, ale w MC. Ok, czyli te, do, taką ram, taka wartość jest teraz yy, podawana. Yy, Rower waży yy, z, z grupą Durex i z kołami Vision, te które tutaj widzicie, yy, poniżej 6,9 kg. Okej, okay. jeśli chodzi, wracając do tego, co tutaj widzimy, no jest to rama o trochę większym slopingu niż rama w Reacto. W Reacto ta rura idzie prawie poziomo. Mamy tu około 4 cm bardziej wystającą sztycę przy tych samych rozmiarach, bo geometrie tych rowerów są generalnie takie same. Yy, mamy troszeczkę, yy, wiadomo, że odchudzoną tą ramę, to jest ponad 100 gram różnicy w stosunku do Reacto, ale mocno reakto inspirowano. Ja jeździłem na, na Meridzie Reacto, no jest to rama, jedna z najbardziej sztywnych ram, na jakiej jeździłem w życiu. Jakbym miał porównać to do innych rowerów Aero, to na pewno bardziej sztywna niż w yy, yy, Ridleyu Noah Fast, na którym miałem okazję jeździć i bardziej sztywna od Scotta Foila. To na pewno zbliżona sztywność do Specialized Avenger zbliżona sztywność do Gianta Propela, to, to mówię o rowerach, na których osobiście jeździłem także tak jest w Reacto no tutaj powinno być delikatnie lepsze tłumienie drgań choćby przez tą sztycę, ta sztyca ma tutaj 27,2 mm Przekroju. Mamy oczywiście opuszczone rurki podsiodłowe. Bardzo ładnie ukształtowany jest tutaj ten kawałek. Tam są dalej zdjęcia. Pokażę Wam, jak to wygląda. Te kolorki, tak naprawdę, zostały po tym czasie, kiedy Merida współpracowała z McLarenem. Ten kolor pomarańczowy pochodzi właśnie z tamtej firmy. Taki no, niezwykle wyraźny, fajny kolorek. Oczywiście to się nie każdemu musi podobać, sporo ludzi lubi takie stonowane ramy. Ja to rozumiem, ja lubię takie coś żywszego też czasem. Lubię też szare rowery, różne rowery, lubię. Ja tam miłość do rowerów mam bardzo pojemną. Yy, ok, także yy, sztywna rama, aerodynamicznie poprawiona. Są korzyści w stosunku do poprzedniego modelu yy, Meridy Sculptury minimalnie wolniejsza jest ta rama od Meridy Reacto no ale dzięki tej sztycy która znacznie różni się od tego co mamy w Reacto jest szansa na większy komfort jest to sztyca S-Flex ok, zejdźmy do wyposażenia tej, tego roweru ok mamy tutaj pełną grupę z 9200 na tarczach w Meridzie jak przeglądacie sobie strony tego producenta są możliwości rozwinięcia i doprecyzowania tego, co oglądacie. Czyli przykładowo, tu, jeśli chodzi o widelec, mamy informację, że mieszczą się opony 30C, czyli jak na sportowy rower, mega duże balony. Rama, no to też mamy tutaj podstawowe informacje o, o, o właściwościach osi, o suporcie. Jest tu support PESFIT. Tak jak Wam powiedziałem, wśród takich ludzi mega specjalizujących się w tej wiedzy o rowerach, którzy chcą wiedzieć więcej, którzy wiedzą więcej. Presfit jest uznawany za wyższej jakości, wyższy jakby, wyższą technologię od technologii BSA. Niezależnie od tego, że to BSA można sobie obsłużyć w domu, to za presfitem przemawia całkowita szerokość mufy. To jest główna różnica. I jeżeli masz tą prasę do presfitów, to jego wkładanie i wyciąganie wcale nie jest takie trudne. No, to jest, zajmuje się też tym każdy jeden sklep. Nie jest to jakaś wielka filozofia. A jednak dzięki temu, że masz taką szerokość mufy, jak choćby w tej merydzie, czyli 86,5 mm, to jest taki standard dla szosy. No, to możesz z tyłu pomieścić większe opony. Sztywność tyłu roweru również będzie trochę wyższa. I całym problemem jest, jak tutaj mierzy się z tym od lat Hambini. Żeby producent wyprodukował idealnie okrągłe otwory To jest raz Dwa, we właściwym rozmiarze Trzy, dobrze wyosiowane Merida w swoich wysokich modelach, modelach rowerów Tych, które dzisiaj tutaj będą omawiane Problemów ze swoimi Presfitami generalnie nie ma Słynie z wysokiej jakości ram i, I tak to wygląda Jeśli chodzi o koła Merida współpracowała wcześniej z Fulcrumem. Teraz mamy tutaj w ofercie koła Vision jest to nowy model. To też nie jest zawsze, jak przeglądacie takie topowe rowery, to zauważcie, że jeszcze niektórzy producenci mają w ofercie ten starszy model Q Vision I są to koła Metron SL45, czyli taka wysokość mega uniwersalna, jak choćby czempiony Evan Lighta Bardzo lubię tą wysokość. Jak tam uczestniczyłem w wyborze wysokości obręczy do tych kół nowych Evan Light, to właśnie w to celowałem. To jest mega udana wysokość. Taki kompromis, naprawdę rozsądny. Yy, tutaj dane tych kół wydaje mi się, że są nieaktualne, że szerokość wewnętrzna jest trochę, szersz, trochę większa. Także nie będziemy się tu na tym skupiać. To może być drobny błąd, ze strony yy, tutaj yy, tłumaczącego tą stronę. Yy, no i mamy tutaj naprawdę świetnie wykonany rower. Yy, wyjściowo jest na oponach yy, Continental GP5000S i są jednak dentki, ale domyślam się, że jest zestaw do uszczelniania tych opon jeżeli nie ma, a zobaczmy, może będzie coś napisane tubeless ready, no może i nie ma tego zestawu, ale jest to do uzupełnienia, warto jeździć albo z mojego punktu widzenia, jak już kupujesz tak luksusowy rower no to latex albo, albo tubeless, coś z tych dwóch rozwiązań żeby to wszystko było spójne Ważna informacja w korbie tego roweru jest pomiar mocy, to jest istotna informacja, zapomniałem kiedyś wspomnieć o tym przy okazji rowerów Orbea, ale jest to faktycznie sprawa ważna, to upraszcza, ktoś już jak taki rower kupuje to generalnie w 80% ten pomiar mocy będzie chciał mieć i mamy tutaj potwierdzenie tej informacji, korba 5236 czyli taki semi kompakt, fajna, fajna sprawa ma po prostu pomiar mocy wbudowany. To jest, to jest taka historia, że jak kupisz rower bez tego pomiaru do, do tych pieniędzy, które tutaj mamy wymienione, no musisz sobie jeszcze ten pomiar doliczyć, poza tym to czasami też psuje jakby spójność tej grupy, no bo kupujesz jakiś pomiar na korbie, zamiast Shimano dura to będzie to jakiś rotor czy, czy coś w tym stylu, po co kombinować, ci tacy producenci premium, tacy jak choćby Orbea czy Merida mają ten pomiar mocy w komplecie. Tak jak Wam pokazywałem, kokpit jednoelementowy, wygląda to wszystko świetnie, delikatniejszy trochę od takich najmo, najbardziej sztywnych kokpitów, takich jak Vision Metron 5D. Są tu też takie dyfuzory, które chłodzą dodatkowo układ hamulcowy. Ma to sens, oglądałem to w Meridzie React, bo była ona wyposażona w coś takiego. Po prostu do zacisku jest, jest przymocowana metalowy element, który rozprasza ciepło. No, nie wiem, jaka jest skuteczność tego i o ile to obniża temperaturę układu przy ostrych hamowaniach, ale na pewno coś powinno dawać. To działa trochę na podobnej zasadzie jak każdy inny radiator, także no, w, tej spo, w ten sposób to działa. Tak jak mówię, tą sprawę wagi, jeżeli. Pamiętam, że ta waga była niższa podawana na początku, nie wiem co tu się stało, że teraz ta waga jest podawana na poziomie 861 gram, może to jest jakaś aktualizacja produkcyjna, tego nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć i mamy tutaj ta Merida, o której dzisiaj Wam opowiadam jest już piątą generacją Meridy Skultura. Mam wrażenie, że tym razem został dokonany naprawdę bardzo duży postęp. Merida ta zebrała bardzo entuzjastyczne recenzje w światowych mediach kolarskich, wśród dziennikarzy kolarskich na całym świecie. I tak naprawdę teraz będziemy mieli drugą fazę tego zapoznawania się z tym rowerem, czyli wiosną te rowery na północnej półkuli ruszą na szosy. No. Rower naprawdę wyjątkowy, bardzo mi się podoba, nie ukrywam tego Jeden z moich na pewno ulubionych, absolutne top 5 na świecie Jeśli chodzi o takie all-roundery do ścigania się, do szybkiej, żwawej jazdy I na koniec najważniejsza rzecz, którą ja staram się nie pomijać Geometria tego roweru Ale z tego co widzę, geometria nie jest kompletna Jest tutaj... Yy, yy, ale okej, okay, poradzimy sobie, bo ta strona jest w trakcie chyba tłumaczenia, mam takie wrażenie. Zerkniemy na stronę International Meridy i zaraz do Was wracam. Okej, okay, i mamy właściwą geometrię dla tego roweru. Tak jak widzicie, to mówimy cały czas o skulturze Team. Na stronie niemieckiej jest pełniejsza wersja. Oczywiście w Polsce też te rozmiary będą dostępne, bo, bo będą. I zerknijmy na przykład na rozmiar XS, czyli na mój rozmiar, gdzie jest mój legendarny. Kalkulator Citizen jest i tutaj. OK. Wiem, że niektórym widzą się podobają te kliknięcia analogowe. No tak, zawsze to nie jest jakiś smartfon, tylko jednak zwykły kalkulator. Ja go używam na co dzień w pracy. Do dzisiaj się nie przyzwyczaiłem do kalkulatorów w telefonie. Dobrze, zerknijmy na Stack i Reach, 529 na 383 1,38 ja, ja bym potrzebował pod ten rower jedną lub dwie podkładki centymetrowe, czyli do 2 centymetrów to spokojnie, bo jeździłem na Meridzie Reacto bez tych podkładek i też jakoś dawałem rady, ale faktycznie ymm, troszeczkę wyżej nie byłoby źle. Ok, czyli 1,38 to jest ta proporcja. Zobaczmy sobie na jeszcze inne yy, yy, parametry. 72 stopnie to kąt główki. 74 stopnie kąt podsiodłowy, czyli pozycja taka bardziej nowoczesna. Oczywiście te 72 stopnie, jeśli chodzi o kąt główki, to jest y, kwestia związana z rozmiarem tego roweru. Zawsze to wam powtarzam, że ten kąt główki no, musi być troszeczkę bardziej łagodny w małym rozmiarze, żebyśmy nogą nie haczyli około. Y, jeśli chodzi o, y, o kąt podsiodłowy, 74 stopnie, to troszeczkę do, pozycja y, kolarza jest przesunięta do przodu. Niektórzy kolarze yy, no mówią, że to generalnie ten kąt nie ma znaczenia, bo ja sobie przesunięciem siodełka mogę każdy dowolny kąt uzyskać. To jest część prawdy. Druga część prawdy jest też taka, że idealnie siodło pracuje wtedy, jak te szyny są ustawione na środku. Ono, jeżeli je przesuniesz mocno do przodu, ono będzie się pod Twoim ciężarem trochę przechylało do przodu. Poza tym będziesz tracił balans, bo siodło to jest jedno, a rura podsiodłowa to jest drugie. Także to wszystko ma znaczenie. Zobaczmy jeszcze wheelbase Czyli od baza kół 982 mm Czyli prowadzenie tego roweru będzie żwawe Mamy tutaj wysokość rury podsiodłowej 458 mm I dzięki temu no jest te 4 cm więcej sztyca wysunięta około w stosunku do reaktora, Mamy lepszą, lepszy komfort jeśli chodzi o ten rower tak jak mówię, no wiele, wiele firm, domów medialnych czy, czy po prostu internetowych stron recenzowało ten rower w momencie jak on się pokazywał I oceny były generalnie bardzo wysokie No tak jak mówię, zobaczcie sobie tutaj na wagę tego roweru, jest 822 gramy na tej niemieckiej stronie akurat Także myślę, że to jest do zweryfikowania. Ostatecznie zapytamy się nawet w meridzie, jaka jest ta waga. Przecież można się zapytać. Nikt nam tego nie zabroni. Dobra, zamykamy, albo zostawmy sobie jeszcze tą stronę niemiecką, ale wróćmy do strony polskiej i przejdźmy do kolejnych modeli tej skultury. No, może omówmy sobie coś bardziej przystępnego. Niech będzie Rival Edition. Ciemny rower. Ciemne malowanie, takie srebrne napisy i grupa SRAM Rival za 17 299 zł Patrzmy na szczegóły tego modelu Jak się porządnie omówi pierwszy, najwyższy model to, to i później idzie to sprawnie Mamy tutaj ramę na karbonie CF3 Te wszystkie karbonowe ramy mają tutaj użytą technologię Nano Matrix Jeśli chodzi o karbon ta technologia była używana już przed 2010 rokiem, czyli to jest po prostu bardziej wytrzymała żywica stosowana do, yy, do, do łączenia włókien karbonowych, bo pamiętajmy, że włókno karbonowe jest kompozytem, czyli składa się z węgla i z żywicy. I w wielu testach, jak ludzie porównują ze sobą różne rodzaje karbonu, to może się zdarzyć, że wszystkie te rodzaje karbonu mają jeden węgiel w sobie, ale różne rodzaje żywic i to nadaje im ostatecznie charakter. Także Merida ma swoją sprawdzoną technologię, z takich super ciekawych technologii dla mnie, które później skutkują yy, jakością tych ram. To jest też system AWS, czyli anti-wrinkle system. Nie ma zmarszczek, po prostu technologia pozwalająca na maksymalne wygładzenie wewnętrznych powierzchni ruch karbo, rur karbonowych. Co to daje? A daje to bardzo dużo, bo jeżeli jest szczelina w karbonie w ramie, to w tym miejscu nie ma żadnej wytrzymałości tej ramy. I oczywiście, no, dookoła jest to otoczone jakąś litą warstwą karbonu z góry i z dołu, ale ta, ta luka powoduje znaczące, drastyczne obniżenie wytrzymałości ramy. Fajny taki eksperyment i testy przeprowadził właśnie Hambini na ramach tam Canyona, Trifoxa, Speca i chyba Servelo I był pokazana, była tam pokazana wytrzymałość elementu yy, kan, kan, ramy Canyon, która miała taką lukę właśnie w sobie, o ile to idzie wszystko w dół. Także wracając do tego modelu, do skultury Rival Edition 2022, 17300 zł. Jeśli chodzi o wyposażenie, pełna grupa SREM Rival, metaliczny czarny kolor ze srebrnymi napisami, wygląda to wszystko fajnie. Jeżeli ktoś lubi taki kolor, chodzi mi o to, że ten metalik wygląda fajnie, to wygląda trochę lepiej niż takie lakiery jednolite. Jeśli chodzi o. Hamulec, no to wiadomo, to jest cała grupa, yy, yy, cała grupa SREMA. Natomiast koła są tu istotne: Fulcrum Racing yy, 800 dB. Aluminiowe koła od Fulcruma. Yy, wysokość obręczy to około 34-35 mm. Szerokość wewnętrzna 19 mm, ale no to, to takie koła na początek mogą być. 1900 gramów Różnie to tak jak wiele razy już mówiłem, z tymi kołami jest. Można to upgrade'ować, oferta jest bogata generalnie, natomiast za takie pieniądze mamy rower na bardzo dobrej ramie, i no jednak z aluminiowymi kołami. No to jest plus elektroniczna bezprzewodowa grupa od strema. Wydaje mi się, że to i tak będzie ciekawa propozycja. Za chwilę, jak będziemy kupowali już sobie kolejne generacje rowerów tego typu, to jak to w świecie zachodnim? Kolarze będą też mieli jakieś koła u siebie, żeby ewentualnie to podmienić. Natomiast to też nie jest tak, że na tych kołach stokowych nie da się jeździć. Dla wielu kolarzy te koła są ok. One są wytrzymałe, mocne i prawda jest taka, że nie wszyscy od razu wszystko upgrade'ują. Ok, to tyle o tej skulturze. Zobaczmy jeszcze jakiś jeden model. Aluminiowy. Zerknijmy na skulturę 400. Tu mamy zmianę geometrii. Ta geometria jest trochę bardziej zrelaksowana. To widać po odstępie opony od ramy. Po główce sterowej, troszeczkę wyższej. Też mamy połączenie rurek podsiodłowych z rurą górną. Tu w tym węźle podsiodłowym jest to wszystko złączone. 8500 zł. Zobaczmy, jaki tu jest osprzęt. Shimano 105. No, to już jest nieźle, naprawdę. Za w takiej kwocie za rower na 105 zobaczmy jeszcze korbę. Również jest to 105, to jest bardzo ważna rzecz do, do zawsze do weryfikacji, czy jest, czy nie jest. Łańcuch KMC to też jest jakaś optymalizacja pewnie tego rodzaju zestawu. Grupa 105 jest w miarę kompletna. Co my tu jeszcze mamy? Jakie tu są koła? No, co są firmowe koła Meridy EXPERT SL. Niestety w tym roku nie są podane wagi rowerów, być może nie wiem, być może zostanie to uzupełnione. To są w dużej części nowe modele, ale na tą chwilę nie możemy zobaczyć wagi tych rowerów. Na rower przychodzi na oponach Maxisa, Pursuer. Także macie wyposażony rower również w tajwańskiego w opony tajwańskiego producenta. Mm, aluminiowe rowery są ważne w ofercie każdego yy, producenta yy, bo tak naprawdę pełną przyjemność z kolarstwa można czerpać również na takim rowerze zawsze będę to powtarzał w tym roku miałem okazję na jednym rowerze aluminiowym jeździć na Giantie Revolt 1 spoko, nie było naprawdę źle ta różnica w wadze to jest około kilograma powiedzmy na całym rowerze. No bo też te rowery, jak jest rama aluminiowa, to mają też troszeczkę cięższe koła. Zdarza się, że cięższy osprzęt, różnie to tam bywa, ale też i cena jest ciekawa: 8500 zł tu jest taki zaplot tego koła, który jest charakterystyczny dosyć, tak prychy łączone zawsze to coś innego niż standardowo taki najbardziej odbiegający od standardowych zaplotów to chyba jednak ma Campagnolo ten zaplot 3G no tu jest to tak zrobione mamy rower za 8500 zł na stopiące aluminiowy widziałem też z bliska w Bajkatelier w Jeleniej Górze rowery i jakość spawów na tych rowerach i teraz jeden taki krótki komentarz, że spaw nie musi być polerowany, żeby być spawem wysokiej jakości. Ale tu ten spaw jest wykończony bardzo ładnie, jest gładziutki, wygląda to świetnie. Kiedyś jak byłem w Bajkatelier, zresztą przy okazji któregoś filmu mam o tym wspominałem, zerknąłem sobie na żywo jak to jest zrobione. Wygląda to bardzo, bardzo przyjemnie. Linki są zintegrowane w ramię, nie ma integracji w kierownicy, co zrozumiałe. I tak się prezentuje Merida Skultura 400. Okej, okay. przejdźmy w takim razie do yy, Reacto. No, jest to rower, na którym, tak jak Wam wspominałem, miałem okazję osobiście jeździć. Nie ma już tego roweru yy, w ofercie dokładnie tego samego, czy, bo była to Merida Reacto Force Edition. Mamy teraz yy, Rival Edition. Yy, na Polskę mamy przewidzianych kilka modeli. Yy, zacznijmy może od tego flagowego modelu rond, yy, Reacto Team cena tego roweru to 50 tysięcy bez złotówki malowanie teamowe takie same jak macie w skulturze koła tego roweru waga ramy, oczywiście tu jest ta rama CF5, czyli z lepszego rodzaju karbonu pomiar mocy jest zintegrowany Dwunastobiegowa grupa Shimano dura koła Vision Metron 60 SL to są nowsze koła, poprzedni model to był 55 SL z oponami Continentala 25 mm, czyli jest to rower obliczony pod czystą szybkość. Ten rower przyspiesza niesamowicie, odwalony jest naprawdę mega poważnie. Jakość tego wszystkiego no, robi duże wrażenie. Jest to też rower bardzo, bardzo sztywny, no bo jaki ma być, jaki ma być taki rower przy takich profilach, to niestety tak wygląda. No, ale chcesz mieć reaktywność, chcesz mieć super sztywność, przyspieszenia na podjazdach, na hopach. No to generalnie z czegoś takiego jest to dużo łatwiej wydusić. Tu mamy taką lampkę zintegrowaną, ją się da wyjąć. Wtedy widać takie zagłębienie, które pomaga w amortyzacji. Cockpit tego roweru to generalnie produkt firmy Vision. A sprawdźmy jeszcze, czy na pewno tak jest, czy coś się nie zmieniło w tym roku. Już to sprawdziamy. Vision Metron. 5D ACR, także jest to oryginalny produkt od Vision. Z tą firmą Merida współpracuje, ale też rozwija swoje produkty, także to się jakoś przenika, krótko mówiąc. Mamy tutaj uzależnioną długość mostka od rozmiaru, podobnie jest z kierownicą, podobnie jest z długością korby, i tutaj to po prostu tak wygląda. Jeśli chodzi o opony, to tak jak wam mówiłem, są to 25, czyli mamy tutaj oponę, która no po prostu jest obliczona na czystą szybkość. Nie są to opony jakieś niekomfortowe, absolutnie. Ja sam jeżdżę na, tylko na 25, może się kiedyś tam przesiądę na 28. Próbowałem już, ale w związku z tym, że były to dosyć wolne opony, to nie jechało się zbyt fajnie. Okej, okay. także no, Merida Reacto w testach podobnie zyskała u innych testerów, bardzo wysokie oceny. Ym, rower, który pięknie niesie, wspaniale wchodzi w zakręty, bo jest bardzo sztywny, precyzyjnie to wszystko się odbywa. Ma naprawdę dopracowane aero. Ta rura jest nieco mniej slopingowa, także osoby z y, krótszymi nogami. No, powinny się do tego roweru przymierzyć w sklepie, jak będą na tym wyglądały, ile będzie wystawała ta sztyca, żeby też się odnaleźć trochę z wyglądem tego roweru, bo to też jest ważne i z działaniem, bo ta sztyca im krótsza, tym mniej amortyzuje. Chociaż przy takim kształcie o, ta amortyzacja jest praktycznie tylko dzięki temu wycięciu. Także tak to wygląda. No, jest to jeden na pewno z pięciu najlepszych rowerów aero na świecie w tej chwili, to nie ma dwóch zdań. Prezentuje się on na żywo świetnie, jedzie dobrze, jest szybki. Jakaś tam średnia u takiego gościa jak ja, który nie jest przecież jakimś żadnym koniem, pod 34 skółka, takiego na którym się na co dzień jeździ, i jak najbardziej jest możliwa. Są tu też, trzeba to zwrócić na to uwagę, dosyć wysokie stożki. 60 mm to na pewno nie jest stożek dla każdego. Generalnie u producentów kół najpopularniejsze stożki To są między 35 a 40 Tak to wygląda 45 powiedzmy Tu jest 60, czyli to jest stożek dla ludzi Którzy ogarniają takie tematy Ja też uważam, że sama wysokość stożka Nie determinuje tego Jak się na tym będzie, Jakie będą odczucia z jazdy Na to wpływ co najmniej w 50% Ma kolarz Czyli jak on ogarnia rower Ja mam w klubie naszym w road racingu, chłopaków, którzy na 60. sobie radzą w każdych warunkach, a znam też ludzi, dla których 40 mm to jest wysoki stożek, także i rozumiem to. Nie mówię to po to, żeby komuś się zrobiło przykro, tylko po prostu to są fakty. No, musimy jakby stać twardo przy faktach dotyczących tych kwestii aero i wysokości kół. No dobrze, także tyle o tej meridzie. Jeśli chodzi o geometrię, to mamy cały czas ten sam, tą samą geometrię, którą mamy w, w skulturze. Dla, dla upewnienia się, zerknijmy na, jest tu rozmiar XS, stack i e 384, 529. To jest chyba 1 mm różnicy, tak jest, jest o 1 mm dłuższa, czyli praktycznie to jest to samo to nie będziemy ze względu na ten 1 mm poświęcać czasu geometrii mamy tutaj ramę CF5 z tego karbonu najwyższej jakości bardzo ważna też informacja jeśli chodzi o o, o tą Meridę w tym roku Sony Colbrelli wygrał na tym rowerze Paris Roubaix także no to świadczy, że jest po prostu to rower, który przeżyje i przetrwa wszystko to jest Ostateczny test dla rowerów Tak jak zawsze powtarzam Są konkurenci, którzy na ten wyścig Nie są w stanie kolarzowi dać roweru Którym na co dzień jeździ Mają jakieś obawy o ten rower To jest przykład Matthew Vanderpoola i jego canyona Natomiast Sony Colbrelli Wygrał paryż roubaix Dokładnie na tym rowerze I w tym malowaniu Praktycznie zmieniona była tylko Kierownica i system mostek Kierownica na kierownicę okrągłą By mieć lepszy chwyt w górze Reszta to był standardowy setup Na oponach Tubles na kołach Vision, jeszcze tych poprzednich Na 55, bo przeglądałem sobie Dokładnie na czym on tam jechał No i na takim rowerze wygrano Jeden z najcięższych klasyków na świecie Gdzie, gdzie sektory brukowe To są dziesiątki kilometrów I nie jest to taki bruk jak we Flandrii Jest to konkretny bruk, który Po prostu Wytrząsa z kolarza i z roweru Wszystko Dobrze To co? Tradycyjnie zerknijmy też na tą edycję na streamie, żeby była jakaś równowaga między producentami napędu jakakolwiek. Mamy tu już ramę CF3, czyli z tego troszeczkę cięższego karbonu, 1150 gram, gramów. Sztyce S-Flex, to wiadomo. Te same fulcrumy, które mieliśmy w tym poprzednim rowerze. Disk coolery, ta technologia też tu jest stosowana. Mamy sprawdzoną system integracji linek tutaj w tym rowerze. I idźmy, jeśli chodzi o wyposażenie. No jest tu pełna grupa SRAM Rival Itap IX Access. No, kół karbonowych nie ma, jest to 17 tysięcy zł, czyli to jeszcze nie ten przedział widocznie w meridzie, żeby koła karbonowe zaproponować. To byłoby. No, nie jest to po prostu tutaj dostępne. Kierownica i mostek są to już dwa osobne elementy. Także mamy możliwość regulowania kąta pochylenia kierownicy, tylne światło wbudowane, tak jak Wam wspominałem. Jeśli chodzi o opony, to mamy tańszy trochę model kontynentala Grand Sport Race. I zobaczmy: 25, piątkę, tak? Czyli trzymają się tej szerokości. Stery FSA ACR, czyli sprawdzony system, z którym nie ma kłopotów, jeśli chodzi o rurę sterową. Co dalej? jeśli chodzi o technologię to to się wszędzie generalnie powtarza tutaj to co jest używane jeśli chodzi o, o sprzęt Meridy, także to już mieliśmy omówione ten system przeciwzmarszkowy i ten nano Matrix Carbon to dla mnie jest podstawa jakości tych ram, jest to, jest to bardzo ważne I, i cóż, zobaczmy jeszcze na chciałbym tu jeszcze jedną rzecz spojrzeć Ok, i przejdźmy do kolejnego modelu. Weźmiemy jakieś tutaj takie bardziej przystępne cenowo jeszcze reakto. Reakto 5000 to jest najtańsza propozycja od Meridy, ale cały czas mamy świetnej jakości karbonową ramę. Tak jak wam mówiłem, ważącą 1150 gram. Jest to rower na grupie. Shimano Ultegra Także jest to fajnie wyposażony rower Oczywiście to będzie grupa linkowa I ma, to będzie moim zdaniem Jeden z hitów dla ludzi Którzy szukają roweru Aero W dobrych pieniądzach Na bardzo fajnym osprzęcie sprawdzonym I świetnej ramie Także 12700 zł Za taką konfigurację sprzętu Od renomowanego producenta z Ultegrą. No koła wiadomo, że jak to ma być rower, który ma te właściwości aero, to trzeba będzie rozważyć ich wymianę. Natomiast, jako baza do rozbudowy, genialny rower. I to tyle mogę w skrócie powiedzieć. Specyfikacja jest taka jak widzicie, czyli jest Ultegra. Zobaczmy tylko, czy jest korba Ultegry. Nie, niestety. Jest to, jest to korba pozagrupowa, ale generalnie cała reszta Ultegry jest. Łącznie z tymi drogimi rzeczami, takimi jak. Klamki. No, czyli jest to grupa w miarę kompletna, bez tej korby i bardzo atrakcyjna cena. Podoba mi się takie, takie zestawienie, bo taki rower do rozbudowy to też jest temat ciekawy dla kolaży. Ja sam tego typu historiami, jak rozbudowa roweru, zajmowałem się często. Tak jak tutaj wam pokazuję, jest on dostępny również w malowaniu teamowym, co już w ogóle będzie hitem. Mam wrażenie, i tych rowerów na szosach zobaczymy pewnie sporo. Dobrze. I zostaje nam do omówienia bardzo też ciekawy rower i pożądany przez Was, bo na to wskazują nasze wspólne zabawy z typowaniem różnych tematów. I tam. Przy pytaniu zadanym jaki typ roweru chciałbyś sobie na przyszły rok kupić W ankiecie na kanale YouTube moim No większość ludzi napisała, że Endurance Mamy i Endurance do omówienia dzisiaj Skultura Endurance 8000 Najdroższy model z tych, z tych rowerów Jak widać geometria jest zrelaksowana Bardziej Trochę jak w aluminiowym modelu Skultura Podobnie to troszkę wygląda Też ten węzeł podsiodłowy jest inny niż w normalnej Skulturze i cóż mamy tutaj zobaczmy jak wygląda sprawa z integracją, jest zintegrowana zintegrowane linki w kierownicy bo patrzę sobie tutaj w co to jest wyposażone S-Flex to świetna sztyca od Meridy 27,2 mm to jest średnica tej sztycy jest to rower wyposażony w Shimano Ultegra zobaczmy sobie Przynajmniej na zdjęciach wygląda to na elektroniczną Ultegrę tak naprawdę. Ale zaraz spróbujemy to potwierdzić w opisie. Tak jest, Di2, dwunastkowa grupa. Tak jak mówię, jak ta strona zostanie do końca przetłumaczona i uzupełniona, bardzo fajnie i domyślnie się z niej korzysta. Podoba mi się ta strona, no to też ma znaczenie. czy znaczy to też ma To ma ogromne znaczenie dla klientów, jak zrobione są strony producentów rowerów. Ja lubię zawsze, jak można sobie coś doczytać. Wspominałem Wam o tym, że te takie rozwijane menu to jest fajna sprawa. Ma to Canyon, ma Merida, możecie sobie tutaj wszystko poobczajać, jak to wygląda. Tutaj, w tym rowerze, rowerze Endurance mamy dwie tarcze 160 mm. Nie uważam, że jest to najlepszy pomysł. Uważam, że ta tylna tarcza 140 wyrównuje moment zablokowania się kół, bo dużo łatwiej jest zablokować koło z tyłu niż z przodu. To każdy kolarz, który to próbował robić, to wie, że tak jest. I różnica w tej wielkości właśnie to ma na celu. Taką technologię zastosowało też kiedyś Campagnolo w swoich hamulcach, gdzie tylny hamulec był troszeczkę słabszy, mówię o hamulcach szczękowych. Ok, zobaczmy jeszcze tutaj na koła, te koła to są koła Meridy, ale karbonowe, wysokość stożka 35 mm, 19 mm szerokość wewnętrzna, czyli jest ok, mamy fajny rower, jeśli, o to, jeśli chodzi o to wyposażenie jest ono kompletne, jest Ultegra di2 są karbonowe koła, jest enduransowa, ciekawa rama. Wydaje mi się, że w tym segmencie Endurance ten rower będzie bardzo ciekawą konkurencją i alternatywą dla Gianta DeFi, dla BMC Road Machine, dla Cannondale Synapse i dla innych rowerów, tych topowych jeśli chodzi o propozycję Endurance. A tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, ja nie zmieniam zdania, jest to taki rower dla ludzi. Rover Endurance to jest rower dla ludzi z troszeczkę bardziej łagodną geometrią, ale wrażenia z jazdy na nim są jak najbardziej fajne I, i jeżeli ktoś czegoś takiego szuka w miarę wygodnej pozycji, no to jest to na pewno opcja ciekawa. I teraz na potwierdzenie tego, co mówię, zerknijmy na proporcje tych dwóch kluczowych wymiarów. No to jest od razu widoczne, że to będzie mega taki wygodny rower. Już to liczę. Dzielone na 552 dzielone na 366. 1,50. No to to jest mega wyprostowana pozycja. Niektóre grawele mają bardziej pochyloną pozycję, ale za to w takim rowerze wywalasz wszystkie podkładki z podmostka, zamiast jeździć z 5 cm Ja mi też się kiedyś tak zdarzało, jak sobie kupiłem za mały rower, yy, i lecisz, i masz wtedy super sterowanie tym rowerem, bo masz bardzo takie bezpośrednie połączenie yy, tutaj z yy, yy, z, z widelcem i to sterowanie roweru jest wtedy fajne. Punkt yy, sterowania jest bliżej po prostu ziemi. Zobaczmy jeszcze na bazę Kuczy, ona też jest wydłużona. Yy, no jasne, 997 już w najmniejszym rozmiarze. Yy, I zobaczmy na kąt główki: yy, tu go mamy 71 stopni. No czyli jest to taki klasyczny endurance, nieudający pseudo roweru wyścigowego. Wyposażony w opony 32 mm All Season Tubeless Ready Continentala Ciekawa propozycja, na pewno takie rowery jak najbardziej mają sens i każdy producent zdaje sobie z tego sprawę Uzupełnił swoje kolekcje o tego typu maszyny I, i zerknijmy jeszcze na coś w takiej bardziej przystępnej cenie Może przycelujmy w ten rower Mamy tu dalej y, ramę CF3, a jeszcze krótko tylko sprawdzę, jaka rama była w tym rowerze, pewnie też CF3. I już patrzymy. CF3, dokładnie, bo to jest jednak pułap cenowy <laughs> pasujący do tej ramy. Także zerknijmy na ten rower, na skulturę Endurance 5000. 12300 zł, zakładam, że będzie to rower na Ultegrze i jest. I jeszcze szybki rzut oka na korbę Shimano R5510 Czyli no korba jest pozagrupowa Powiem wprost, jak już bym kupił taki rower To i bym tą korbę wymienił Żeby mieć spójność, całą Ultegrę To też z 200 gram zejdzie z tej wagi Jak nie, jak nie troszeczkę lepiej Ale oczywiście na początek taka korba może być Można z taką korbą żyć No Wyposażenie bardzo fajne. Po raz kolejny tutaj Merida pokazuje też to, że potrafi budować rowery i sprzedawać rowery w bardzo atrakcyjnych cenach. Wizerunek tej marki się zmienia. Ja też pamiętam te Meridy sprzed lat, sprzed lat 5-6. To wszystko idzie w dobrym kierunku i ta ostatnia kolekcja Meridy, podkreślam to, to jest moje zdanie. Na tym kanale są zawsze niezależne moje opinie. Poszli mocno do góry. Nowa skultura i nowe reaktory no to po prostu jest światowy top. To w ogóle nie ma dwóch zdań. Ten rower enduranceowy jest też, wydaje się być, udaną konstrukcją. Ja chętnie taki rower enduranceowy wezmę na testy i dam wam znać, jak się na tym jeździ. Bo to są bardzo przyjemne rowery, też do testowania. Także myślę, że, że będę w stanie, postaram się przynajmniej pozyskać taki rower na testy i dać wam znać, jak to będzie jeździło. Ym, jeszcze krótki rzut oka Na opony To są Maxisy Detonator yy, No bardzo fajnie wyposażony Przyzwoicie wyceniony rower yy, Karbonowa sztyca w rowerze za 12 tysięcy złotych yy, I wygląda to wszystko nieźle Kolor kwestia gustu Czy się komuś podoba czy nie podoba Zostawiam to Wam yy, I zobaczmy może teraz taki Najtańszy z rowerów Czyli Endurance 300, za 7200 zł to zakładam, że będzie to rower na Tiagrze i jest to grupa Tiagra czyli mamy tutaj rower na na osprzęcie japońskiego producenta zobacz, rozmiary ram to takie jak poprzednio mamy tutaj oczywiście aluminiową ramę, potrójnie cieniowaną i hydroformowane rury aluminiowe, to tak jak pokazywałem Wam na filmie o Giantzie, jeżeli rura nie jest rurą okrągłą, to można zakładać, że była to rura hydroformowana. Żeby uzyskać taki kształt, no, potrzebna była taka technologia. Mamy zintegrowane kable, ale nie wiem, czy to jest zdjęcie oryginalne dokładnie od tego roweru, bo a zresztą może. Integracja tych kabli zerknijmy tutaj, czy to się da rozwinąć nie. No, ale jest to ciekawe. Czy ten rower jest w całości zintegrowaną, ma, ma prowadzenie linki, bo obawiam się, że może nie mieć. Zobaczmy na której ze zdjęć, na przykład ten model. Nie, no tak to wygląda, że jest to zintegrowane. To byłaby super sprawa. Ewentualnie dajcie znać w komentarzach, jak macie informacje o tym, że wygląda to inaczej na żywo, albo ja się nawet dopytam i sprostuję to w opisie. Ale za 7200 zł mamy rower na tjagrze. Aluminiowa rama potrójnie cieniowana. Geometria taka jak wam pokazywałem. Także sprawdźmy jeszcze, czy rower aluminiowy nie ma jeszcze łagodniejszej geometrii. I zobaczmy tutaj, czy coś jest o tym internal cable routing. No właśnie, pokazywane jest zdjęcie z roweru MTB. Ale ok, zobaczmy też na geometrię. Bo chcę sobie potwierdzić, że mamy tutaj to samo co w poprzednim rowerze. Tak, generalnie geometria jest zbliżona. I taki rowerek za 7200 zł. Tak jak powiedziałem, rowery Endurance mają bardzo szerokie spektrum zastosowań. I czasami nie warto się wbijać w rower wyścigowy, bo odnalezienie pozycji na nim może być trudniejsze. Ja już jeździłem na takich, i na takich rowerach generalnie odnajduję się tu i tu, ale to jest Wasz wybór. Żebyście mieli świadomość tego, że są to fajne rowery. Nie ma się co czaić czasami i trzeba spróbować przymierzyć się do roweru Endurance. Dobrze, to tyle dla Was dzisiaj, jeśli chodzi o Meridę. Zapraszam na kolejne materiały. Krótki film z naszej imprezy, gdzie będą losowane dla Was buty. Specialized i wjazd na, dla jednej osoby na wyścig wiadolny śląsk ślężański Mnich. To będzie w kolejnym filmie. Wy ten materiał obejrzycie w niedzielę, a materiał z naszej imprezy będzie w poniedziałek o, o 16:30. Dziękuję, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.